no, osoba niewprawiona, czy nie znająca książki jest Balek Wałęsa, którą rzekomo właśnie recenzował Andrzej Fliszkę, mógłby uznać, że no, jego zarzuty są celne, prawdziwe i że rzeczywiście zachodzi tutaj no, okoliczność, o której on mówi, czyli że książka jest wadliwa metodologicznie, bo to są rzeczywiście dwa istotne dokumenty. Tylko problem polega na tym, że ten pierwszy dokument, to omówienie rozpracowania Lecha Wałęsy jest w całości opublikowany w książce z Balek Wałęsa i jest wielokrotnie przywoływany na kartach tej książki. A dokument tego Karola Hajdugi, rozmowy z Karolem Hajdugą, który ogłasza Andrzej Fliszkę jako niemalże ten, który go pierwszy odnalazł i tutaj podaje do wiadomości, że jest taki bardzo ważny dokument, ja opublikowałem w roku 2003, właśnie jako pierwszy historyk go znalazłem i opublikowałem. I on jest oczywiście przywołany po prostu w książce z Balek Wałęsy. Nie jest cały wydrukowany, ale jest w tej książce przywołany. I teraz, co z tego wynika? Każda nasza polemika z tym tekstem, w zasadzie w dyskusji o tej książce już nie jest jakimkolwiek punktem odniesienia. Wielu autorów, publicystów, autorytety różnego typu po prostu powołują się na ten autorytet Andrzeja Fliszki i na tą rzekomo miażdżącą recenzję, w której, jak Państwu mówię, autor odwołał się do kłamliwych zarzutów na tą recenzję właśnie Andrzeja Fliszkę. I taki przykład.